Dziś nastał dzień sądu dla baby i dziada. Hej, z tej strony Alek, to jest ponownie Granny. Ja tu dzisiaj przechodzę. Dzisiaj robimy Jitus Dilitus. Znaczy się, dla mnie to jest dalej ten sam dzień. Bo nagrywam na zapas, ale... Boy, oj, boy. Mam wszystko opanowane, co powinienem zrobić. Okej. Do łódki trzeba znaleźć dużo rzeczy, do helikoptera trzeba znaleźć dużo rzeczy. To nie jest tak, że jedno jest easy peasy, drugie jest ciężkie. Zależy, co nam się trafi, łatwiej do zdobycia, tak sądzę. Na to trzeba zwrócić uwagę, na to trzeba patrzeć, więc... Fajnie, że mnie widzisz, dziadygo. Daj se pogrzeb lachą w dupie. Sprawdź, jak daleko sięgnie. O nie. Okropne. Nie wiem, co to jest. Źle. Wiecie co? Nie. Okej, jaki jest mój plan? W zależności od tego, jakie itemy dostaniemy, ja bym preferował łódkę, bo to mam ogarnięte, a tam trzeba jeszcze znaleźć jakąś broń przy helikopterze, manual, wszystkie kartki i tak. Jest dość sporo do znalezienia przy każdym z nich, ale chyba wolę to. I guess. Są takie sezamki. Aha. Są całkiem spoko. O kuźwa. Ale bym miał bambuzl. Nie wiem, czy oni to słyszeli, czy nie. Słyszała to mama. Oh, holy shit, ale jestem w dupie, nie. To sobie poczekamy. Co tam u was? Jak wam mija wieczorek? Chcecie się pobawić chowanego? Tak sądziłem, że nie. Okej, nie ma jej. O, co to jest za światło? What the fuck? Co? Kamera. Dziadek FNAF. Nic nie ma. Źle. Tragicznie. Do you want to play hide and seek? Okej. A mięso. Czyli mogę zobaczyć, co tam ten zwierzaczek chowa. Ale nie wiem, jak to zaaranżować absolutnie. Więc to zrobię w ten sposób. Tam coś leży. Tam coś po prostu leży. A ja jestem ciekaw i chcę sprawdzić, co to. Kawałek obrazka. Podoba mi się to, co widzę. Okej. Czyli mamy już bardzo fajny item. Safe key. A chodźcie, zrzucimy safe key tutaj. Door handle też, jakbyś miał przydać. To sobie otworzę. Nie wiem, z której strony oni będą teraz iść. Pewno słyszeli odgłosy. Joink. Okej. Gasoline tu jest. Lol, easy peasy. Spark plug. Ideolo. Wrench. W zasadzie mogę to i zanieść od razu. Albo rzucę tutaj. Shit.
Ach, shit. Jest źle, wpadł w moją pułapkę. Podejdź, starcze. Gasoline też bym sobie tam rzucił. To nieźle. Chwalisz się wzrokiem, czy co? No zdejmij to z niego. Okej. Teraz babcia idzie. Chodź, 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 chodź. Baba mnie nie widziała? Co? Dobra. Zostawię sobie to tutaj. Gasolin zaniosę. Dobra. Pójdę z tym stanganem jeszcze raz. Ja to mięso rzuciłem gdzieś. Gdzie je rzuciłem? Tu jest to mięso znowu. Babcia, podejdź. To jest legitny odgłos mówiący, ej, tutaj jestem. O, wyszła, wyszła, dobra. Ej, zaczynam robić protakcji w tej grze, to jest Cox. What the fuck? Ale skamidło, dobra. To jest skam, to jest skam. Babcia przez to przelazła, aha, no tak, oni są przecież fryncami. Ja pierdolę. Spark plug zaniosę. Ok, niebieski klucz, steering wheel. I to tyle? Niebieski klucz i steering wheel. Dobra. Nie ma ich na minutę. To mogę zostawić tutaj. Security key, dawaj mi go, dawaj mi go. Niebieski klucz po prostu. Niebieski klucz, dajcie mi niebieski klucz. Tyle. Spróbuję się dostać tutaj, może coś będzie, proszę. Cutting pliers, ale to jest do ucieczki zwykłej, drzwiami chyba, nie? I... Fuuu, bo wciupało ci wystaje. Krew cieknąca z penisa to nie jest dobra oznaka. Ten klucz może być gdzieś w skrzynkach. Steering wheel też. Muszę znaleźć crowbar. Okej, okay, przynajmniej wiem, gdzie jest wrench. Brakuje mi dwóch itemów, a jest dzień trzeci. Okej, okay, no spokojnie, Elek. Gdzie zostawiłeś stangan? Odpowiedź brzmi... Nie pamiętam. Zła odpowiedź. Powinieneś zawsze wiedzieć, gdzie znajduje się twoja broń. Ale prawdopodobnie jest gdzieś tam. Dziadek chyba mnie goni? To jest moja jedyna szansa. Babcia, babcia, babcia? Nie ma babci. Jest babcia, okej. Okay. Cacy. Czyli mogę teraz pójść po ranch na spokojnie. Zakręcę wodę, idę po stangan, znowu ich ustrzelę. No zanim tędy przejdę, to trochę minie. I wtedy... Wtedy idę na górę po mięso i daję mięso temu dupkowi. Temu pieskowi ich. LOL. Dawaj spluwę. To jest fajne miejsce, bo tu mogę zostawać spluwę i jest duża przestrzeń. Mogą zajść mnie od tyłu, tylko z dwóch stron, praktycznie cały dom na widoku. Jest miejsce, które powoduje, że nie będą mnie przyjść. A? Mięso. O nie, trzeba mu dać na talerz. Co? A mogę go uśpić? Mogę. O nie. What? The fuck?
The fuck is this? Leżeć. Hand grenade. What? That's exactly what I need. Shit. Ej, to ja go zabiłem? That's bad. That's insanely bad. Zabiłem... piątko? I guess? Potrzebuję dalej kierownicy jeszcze. To sobie rzucę tam na schody, żebym wiedział już gdzie z tym podążać, ale... Jesus! Idzie baba? Idzie baba. Oj, babo, babo. I have made a terrible mistake! Holy fucking shit! Dobra. Teraz nie misnę, babo. Are you ready for your slumber? Dobra. Mam nadzieję, że tak, bo powinno być. Dobra. A coś tutaj? Nie, tutaj się nie zmieści nawet. Bo już mam absolutnie wszystko, tylko jeszcze ten... handwheel. Ale to ja muszę i tak znaleźć tą broń, jakoś to... co? But that's fucked up! Mogę w to strzelić może, ale nie chcę strzelić tym moim... tym. Jest weapon key, czyli muszę znaleźć gdzieś broń, gdzieś jest schowek z bronią. Nie mogę... strzelić tym, bo stracę mój taser. A to by było bardzo niedobrze. Door handle, do których drzwi to by pasowało? Spróbuję złożyć ten obrazek, może tam dalej co? A nie, tam dalej nic nie będzie, tam dalej będzie tylko weapon key, prawda? Albo nie, bo tam był jakiś losowy item, tam weapon key też mi się pojawiał gdzie indziej, więc... Do you want to play hide and seek? Yo! Nie jest dobrze. Mój taser jest tam. O to chuj. To chuj. To chuj. I am speed. And my speed is insane. Dobra, ledwo uciekłem, wiem. Spokojnie. Panie! Dzięki, że mnie ostrzegłeś. Dziady go! Okej, kozak. Ale to dalej mi nie rozwiązuje problemu. No, babcia lata. Koks. Give me something I need. Nie. O, ja mogę przez okno przejść? What? Może muszę sprawdzić za obrazami coś, bo... tam za jednym było. Może gdzieś za jakimś obrazem jest weapon stash? Cokolwiek to robi, to mogę to przeciąć. I guess. Granat, a mogę zabić ich po prostu?
Lol. Lol. Indyfy, guys. Bąk. Uf, pipi trafił. Nie, przepraszam, biedny dziadzio. To, ktoś mi powie, gdzie ukryta jest ta broń? Bo to, że ona jest ukryta, to już nie jest żaden sekret. Jakby przejrzałem wszystko absolutnie w tej grze. I nie widziałem niczego związanego z bronią ani razu. Myślałem, że to jest moja broń. Nagle, nie, jest jeszcze weapon key. A schowka na broń, ale broń kiedyś, nie, ona nie była schowana. Ale były takie miejsca, że były jakieś schowki dziwne w tych grach. Załóżmy, że wszystko sprawdzimy u góry. O, znowu pipi situation, sorry stary. Czyli tu jest weapon key. Gdzie może być ta broń? Tylko, że oni mi się teraz nie zrespili na tym. Na twarzy. Jak tu jakiś kafelek jest zjebany. To będzie niezła beka. Pierdolisz, uciekam stąd. Uciekam stąd. Shit, fuck. Gdzie rzuciłem broń? Gdzie rzuciłem broń? Gdzie ja rzuciłem broń? Czy obydwie rzeczy mam na dole, więc bez broni też dam teraz radę, ale fajnie byłoby mieć ją w zanadrzu, jakby co? Oho! Nieważne. Nieważne, uciekam. That's it. Tu się muszę schować. Ja pierdzielę. Chyba to zrobię. Kluczyk. Tylko kluczyk ze schodów. Teraz tylko kluczyk ze schodów wziąć. Yo. Spadam stąd. Space drop. Klucz. Yo. I fucking did it. Zżrejcie moje gówno. Nice. Zajebiście. Nie mam pojęcia, o co chodziło z tym kidem, którego postrzeliłem i tam potem ta dzika morda była. Ja wiem, że w tej grze jest coś związanego z jakąś slendriną, czy chuj wie co. Szczerze mówiąc, jedyne co na YouTubie widziałem, to myślałem, że to jest jakiś naciągany bait na zasadzie jest Granny. W pierwszej części już to było, że jest Granny, wiecie, i że jest znaleziony jakiś duch, że bebok w ogóle, no to wiecie, slender, to slendrina XD. I myślałem, że to jest naciągana teoria, a to faktycznie coś takiego jest, bo to chyba jakaś jeszcze poprzednia gra tego typa była, czy coś. Więc ja absolutnie to zlewałem, bo myślałem, że to jest jakaś taka, wiecie, Golden Apple style shit z Hello Neighbor. Coś tutaj z tym jest, nie wiem, czy to nie była ona, czy to coś. I don't fucking know. Nie wiem, czy chcę wiedzieć. Spróbuję next time jeszcze chyba trochę pograć, uciec w jakiś inny sposób, zobaczę. Na razie nie mam czasu, nie to montować, bo nie będzie mnie przez weekend. Tutaj tak zobaczycie, nie wiem. Dzięki za obejrzenie, see you next time. Na razie.